Wakacyjna turystyczna szkoła Mobilnego Centrum Edukacji zawitała do Cieszyna. Pierwszy dzień za nami, ale z atrakcji będzie można skorzystać jeszcze dzisiaj, 9 sierpnia, w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie przy ulicy Matejki 3. Mobilne Centrum Edukacji to nauka przez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych, multimedialnych narzędzi. MCTS, czyli w skrócie, prawda, Mobilne Centrum Edukacji, to projekt ogólnopolski, którego założeniem jest promowanie turystyki wśród najmłodszych oraz nauka, jak bezpiecznie podróżować, prawda? I mamy tutaj strefy, na każdej strefie jest zadanie do wykonania. Korzystamy z innowacji technologicznych, jak robot humanoidalny, mamy wirtualne tutaj spacery, animator dziecku ubiera gogle VR i po prostu przenosi się w wirtualną destynację turystyczną w Polsce. Także promujemy Polskę, bo to wspaniały kraj do zwiedzania, uczymy dzieci, jak podróżować i jak bezpiecznie to robić. Współpracujemy również z naszymi partnerami, między innymi Fundacja GOPR, tam z tyłu są ratownicy, którzy najlepiej wytłumaczą, jak udzielić pierwszej pomocy, jak się w ogóle zachować, gdy coś się złego stanie. Także ta wartość edukacyjna, poznawcza, ale przede wszystkim zabawa dzieci, ten uśmiech, jest niesamowity. Do każdej strefy jest przydzielony animator lub więcej, jeśli tego wymaga strefa. I oczywiście strefy partnerów, ponieważ mamy też bardzo ważny Poznaj swój region. A więc też pokazujemy, prawda, bo teraz coraz częściej te jednodniowe wycieczki są ważne. Więc zapraszamy regionalne organizacje turystyczne, polskie marki turystyczne do właśnie współpracy i oni mają te swoje materiały i najbardziej rzetelnie potrafił przedstawić destynacje turystyczne swojego regionu. Naszym docelowym tutaj odbiorcą są szkoły podstawowe 1 do 4, 4 do 8. Natomiast w wakacje, prawda, tutaj jest to bardziej rozszerzone, więc zapraszamy po prostu, aby przyjść, pozwiedzać. Młodzież tutaj może przyjść, czy jest starsza, czy jest młodsza, i też zapraszamy z rodzinami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.